pomagałeś Patrykowi Rąblowi przed meczami eliminacji Mistrzostw Europy 2020. Podobno byłeś przymierzany do roli drugiego trenera w Vive Kielce, ale ostatecznie trafiłeś do Wybrzeża, gdzie już dawno byłeś przymierzany, a jeszcze w innej roli do gry na boisku. Teraz będziesz bardzo blisko boiska i będziesz wspomagał w pracy trenera Kisiela. Jak to się stało, że w końcu trafiłeś do naszej drużyny? No już moje przyjście do Wybrzeża było ogłaszane dosyć wcześniej, natomiast no, tak się potoczyły losy, że trafiłem dopiero teraz i już nie w roli zawodnika, do której byłem przymierzany. No, to już ten etap już jest za mną. W lutym, doznając kontuzji, już wiedziałem, że z profesjonalnym uprawianiem sportu dałem sobie spokój. I mówię, no najpierw skupiłem się na tym, żeby dojść do siebie po urazie kolana. Już jest wszystko w porządku, dlatego mogłem się skupić na kolejnym etapie i to jest coś, co miałem w tyle głowy już od jakiegoś czasu, czyli bycie trenerem, nauka tego zawodu przede wszystkim i kształcenie się w tym kierunku. Jeżeli chodzi o Patryka Rąbla i współpracę z reprezentacją, to też pamiętam to jako bardzo miły epizod i taki dający duże doświadczenie i gdzieś jakiś tam pomysł na to, jak prowadzenie drużyny wygląda. Był też ważny moment dla reprezentacji, bo walczyliśmy wtedy o wejście do Mistrzostw Europy w 2020 roku. Więc mówię, gdzieś już takie początki z trenerką mam za sobą, natomiast no wiem jak duży czas nauki mnie czeka i kształcenia się właśnie w tym kierunku. Gdzieś już zdążyłeś zadebytować na małym ekranie, już byłeś ekspertem TVP, czy zamierzasz włączyć te dwie funkcje? A tak, to też mówię, było bardzo ciekawe doświadczenie, bo miałem nadal styczność z parkietem i widziałem mecze na żywo, co nie zawsze mam możliwość. I ciężko teraz stwierdzić, bo nie wiemy, jak będę mógł połączyć te dwie funkcje, natomiast mówię, no, głównym moim zadaniem będzie rola asystenta trenera Kisiela w Wybrzeżu i na tym się będę teraz skupiał. Żyjesz piłką ręczną z pewnością, oglądałeś mecze naszej drużyny do tej pory, jak odbierasz czasowe mecze, jakie są mocne, jakie słabe strony drużyny i na czym ty chciałbyś się najbardziej skupić? Takie zadanie, jakie nakreślono przede mną, to przede wszystkim skupienie się na młodzieży w tej drużynie, na jakieś takie indywidualne poprawianie ich umiejętności, na jakieś wskazówki w trakcie treningu czy też w trakcie meczu. No i też pomoc dla trenera, który wiadomo, ma całą grupę do ogarnięcia w trakcie zajęć i nie zawsze jest w stanie wychwycić pewne niuanse. Ja będąc tutaj na treningu cały czas, no to jest dodatkowa para oczu i mam nadzieję, że będę w stanie pomóc na tyle, na ile ode mnie ludzie oczekują. Jako zawodnik przyznałeś praktycznie wszystko, mało który zawodnik jest w stanie chyba dorównać się osiągnięciami, może poza Mateuszem Jaklewskim. Czy jako teraz asystent, a może w przyszłości trener, stawiasz sobie równie wysokie cele? Mówię, ja też nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. To, co chcę teraz robić, to tak jak już wspominałem wcześniej, poznawać to, jak się prowadzi zespół, jak się współpracuje na co dzień z drużyną, bo można powiedzieć, że zęby na ten zjadłem, ale stojąc po przeciwnej stronie. Teraz jestem w roli trenera i to jest zupełnie inny kawałek chleba, zupełnie inne podejście do zajęć i mówię, w roli zawodnika po treningu mogłeś iść, odpoczywałeś w domu, przygotowywałeś się po prostu do kolejnych zajęć. Teraz masz dużo więcej obowiązków, musisz przygotować zajęcia, musisz przygotować drużynę pod kolejnego rywala, pod kolejne spotkanie. W dobie pandemii cały czas też zmienia się i kalendarz, i harmonogram zajęć, i drużyna, z którą możesz dzisiaj akurat trenować, więc to jest coś, czego muszę się tak naprawdę nauczyć od początku. Czy obecność Mateusza Jaklewskiego w drużynie będzie dla Ciebie jakimś ułatwieniem? To zdecydowanie tak. No, znamy się już od wielu, wielu lat.
Obydwoje jesteśmy absolwentami SMS-u Gdańskiego, więc mało ludzi znam dłużej niż Mateusza, więc to, że jest tutaj, to na pewno będzie mi bardzo pomagało i dzisiaj akurat nie był na rannych zajęciach, ale wieczorem dołączy do drużyny, więc na pewno się pośmiejemy i kilka kąśliwych uwag od niego usłyszę. Jaki wynik na koniec sezonu Wybrzeża będzie dla Ciebie takim wyznacznikiem dobrze wykonanej pracy? Z tym to bym się chciał jeszcze wstrzymać, bo mówię, szczególnie w tak dziwnym sezonie, jaki właśnie rozgrywamy, to ciężko tak wyrokować. Myślę, że też taka praca z tygodnia na tydzień i te wszystkie zmiany, które dotykają praktycznie każdą drużynę, to dzisiaj myśląc o maju czy czerwcu, bo też nie wiadomo wtedy, kiedy liga się skończy, trochę zbyt szybko, żeby oceniać w tym momencie.